To ja się teraz pytam, który z lekarzy, pediatrów w szczególności, podając szczepionkę przeciw WZWB chociażby, czy jakiejkolwiek innej, szczególnie w pierwszej dobie życia, sprawdził, czy dziecko, które dopiero krzyknęło aaa, czy jest nadwrażliwe na którąkolwiek substancji, którą producent mówi, jeśli jest, nie wolno ci podać szczepionki. W związku z tym teraz lekarz, szczepiąc chociażby tą szczepionką przeciw WZWB dziecko, popełnia przestępstwo. Bo jak on jest w stanie zobaczyć, czy to dziecko nie jest nadwrażliwe na formaldehyd, albo na aluminium, albo na rtęć, która jeszcze w niektórych szczepionkach jest. Każdy pediatra w Polsce podający dziecku szczepionkę popełnia przestępstwo. Każdy jeden. Dlatego, że pokażcie mi lekarza, który podaje dziecku szczepionkę, spełniając warunki, jakie na niego narzuca producent szczepionki, który mówi, skąd wiesz, że ono jest nadwrażliwe?